Mieszkańcy grzmią i interweniują w sprawie przystanku Jedności Narodowej. Jak mówią, hałas jest już tutaj i tak ogromny. I dlaczego ta lokalizacja ma być pod ich oknami? Jesteśmy na miejscu i idziemy zaraz porozmawiać z mieszkańcami. I wszystko byłoby ok, gdyby na przykład w naszych tutaj dwóch bramach, budynkach, były lokale usługowe i mieszkania były wyżej. To tak nie przeszkadza, prawda? Ale tutaj ludzie mieszkają, proszę zobaczyć, jak nisko mają okna, jakie tutaj będzie natężenie ruchu. To jest totalnie chore, to jest to absurd. Tu jest dwoje dzieci, pan jest ciężko chory, tu jest kanapa pod samym oknem. No nie można w nocy rozmowy, pijacy. Tam jest dobry punkt, gdzie jest, są sklepy, nikomu to nie przeszkadza. No ale niestety, no nie może być tak, że utrudnia się ludziom życie. No nie tak, nie zgadzamy się na to. Decyzje wykonawcy miały być ustalane z Radą Osiedla Ołbin. Mieszkańcy, a w zasadzie ich przedstawiciele w postaci Rad Osiedla, doskonale znali zakres tej inwestycji, pomysł na to miejsce i fakt, jak ono będzie funkcjonowało. W związku z powyższym my doskonale się wsłuchujemy. Dziwi więc ten problem komunikacyjny między Radą Osiedla a lokatorami kamienicy przy ulicy Poniatowskiego. Jakieś konsultacje były na temat tego przystanku dużo wcześniej. Nic nie wiedzieliśmy. Nie wiem, czy Rada Osiedla nie powinna, chyba była informowana o tym, mimo że chociaż powinni jakieś kartki nam tutaj powystawiać. Interwencja mieszkańców na Ołbinie jednak zakończyła się sukcesem. Przystanek tramwajowy ma zostać w starym miejscu. Natomiast infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo w postaci antyzatoki zostaje, ponieważ dwie rady osiedla wnioskowały o tego typu rozwiązanie techniczne w tym miejscu, które ma poprawić bezpieczeństwo tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Ta infrastruktura, która ma poprawić to bezpieczeństwo, również mogłaby się przysłużyć do wsiadania i wysiadania z tramwaju, ponieważ byłby to przystanek wyniesiony. Tutaj będzie coś podwyższane, że tu będzie szła droga rowerowa. Jestem za. Uważam, że miasto powinno być skomunikowane rowerowo. To jest i bezpiecznie dla rowerzystów, i dla wszystkich zwalnia to ruch. Urzędnicy wsłuchali się w głos mieszkańców. No i dlatego kocham miasto Wrocław, tak? Dlatego, że wsłuchują się w słowa mieszkańców, że liczą się z nami, że mamy takiego prezydenta, jakiego mamy, że mamy takich urzędników, jakich mamy, którzy myślą o nas. Interwencja mieszkańców poskutkowała i nowej lokalizacji przystanku Jedności Narodowej nie będzie. Zostanie on w tym miejscu, które Państwo za mną widzicie. Jak widać, od nienawiści do miłości jest jeden krok. Echo 24, Marta Wrońska.